Kartę główną sobotniej gali UFC 259 rozpoczniemy od fenomenalnego boju w kategorii półciężkie pomiędzy jedynym pogromcą Jana Błachowicza w ostatnich latach, Thiago Santosem, a Aleksandarem Rakiciem. Będzie to więc starcie młodości z doświadczeniem, a kto wyjdzie z niego zwycięsko? Ja nazywam się Marek i w tej analizie spróbuję Wam to przybliżyć. Omówmy sobie obu zawodników, zaczynając od Thiago Santosa. Jest to niesamowicie chaotyczny kickbokser. Chaotyczny był przynajmniej do walki z Janem Błachowiczem, w walce z Jankiem oraz z Jonesem pokazał już on taką, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć większą dojrzałość, dlatego że na gościa, który ma tyle walk, ciężko, aby wcześniej nie pokazywał. Natomiast faktycznie, czy to w walce z Jimmy Manuą, czy to w jego poprzednich bojach można było zauważyć taką szybką chęć knockoutu, to też pokazało się po raz kolejny w walce z Gloverem Teixeirą. Natomiast no, mało on zachowuje defensywy w tych swoich atakach. Nie boi się wejścia w nogi, nie boi się jakiejś kontry. I przez to no, nie kończy się to dla niego dobrze, co pokazał na przykład Glover Teixeira, który w ostatniej walce podłączony tak naprawdę rzucił nim o matę. Natomiast teraz może pomówmy o plusach, jeżeli już powiedziałem ten najbardziej wyraźny minus, czyli brak defensywy w atakach. No a przypomnijmy, że jego rywalem jest bardzo dobry, wiadomo, słynący z zapasów, natomiast bijący też bardzo dobrze w stójce z kontry również Aleksander Rakić. Jeżeli zaś chodzi o plusy, no to ja tutaj widzę głównie stójkowe. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą w parterze chciałbym poruszyć sobie, bo to też będzie, myślę, ważne dla przebiegu tego starcia. Po pierwsze, z plusów, no to świetny arsenał kopnięć. Thiago łączy kopnięcia zahaczające, obrotowe, frontalne, na różnych wysokościach okupuje kolano, wątrobę, szczękę rywala. Także no to może być, wiadomo, niewygodne dla Aleksandera, chociaż no, myślę, że on przez to przeżrze mimo wszystko, korzystając z tych swoich niesamowitych gabarytów, powinien sobie dać radę, natomiast no, może to być dla niego w pewnym stopniu problematyczne. Walka z dwóch pozycji to jest kolejny aspekt w stójce, który naprawdę może tutaj pomóc Thiago. Nie daje on się zbyt płynnie rozbijać, dlatego że wiadomo, nie każdy ma chęć walczenia z gościem, który raz może być manikutem, a raz może być zawodnikiem walczącym z normalnej pozycji. Kolejny plus odnosi się troszeczkę do pierwszego aspektu, o którym powiedziałem, to znaczy niesamowite kombinacje. To kolejny plus Brazylijczyka. Bije on dużo sierpowych i podbródkowych, które w walce z tak fenomenalnym zapaśnikiem jak Rakić mogą dużo dać. Do tego uderza prosto, umiejętnie trzymając dystans. Swoje kombinacje kończy kopnięciem na korpus bądź szczękę, czego no, często są te kopnięcia tak, można powiedzieć, niemarkowane, a bardziej zatajane, że często rywale no, przez to dużo tracą, jeżeli chodzi o zdrowie w walce. No i z takich bardziej widocznych plusów, no to mam jeszcze jeden, bo wiadomo, tych plusów jest sporo, natomiast ja to chciałbym sobie omówić takie najbardziej widoczne. I z tych bardzo widocznych jest również to, że Santos jest niesamowicie zrywny w parterze. Nawet gdy rywal już go obali, to ten stara się unikać ciosów, czy wyrywać spod rywala, zrywając się na boki. Co pokazał też w walce z Gloverem Teixeirą, gdzie wiadomo, przyjął naprawdę masę ciosów, jak na dystans 3 rund. Bo niektórzy nie są tyle w stanie zadać na dystansie 25 minut, a tutaj były niecałe 3 rundy i tam po prawie 200 ciosów, z tego co pamiętam, przyjął Thiago od Glovera. Natomiast i tak sporo tych ciosów unikał balansem ciała. No i z tych takich najbardziej widocznych plusów to na tyle. Żeby nie było, że tylko chwalę, to przejdźmy sobie do tych największych minusów Brazylijczyka, tych najbardziej widocznych aspektów, które mogą tutaj pomóc Rakiciowi i jego przyszłym rywalom ewentualnie. Po pierwsze to, co wkrótce omówiłem, czyli zerowa defensywa w atakach, zerowa defensywa w ofensywie. Naraża się przez to na kontrę bądź obalenie, co świetnie wykorzystał Glover, o którym zaraz wspomnę. Z tych wstępnie dwóch punktów, bo miałem sobie tutaj zrobić, że będą jakby dwa punkty osobno, z tego co zaraz powiem, zrobił się jeden, bo po prostu się ze sobą wiążą. Thiago, co idealnie można było zauważyć w pierwszej rundzie z Gloverem, gdy już udało mu się trafić rywala, jest całkowicie pochłonięty żądzą knockoutu. Odsłania się, atakuje, nie myśli o nadchodzącej kontrze, czy też próby sprowadzenia rywala. A widzieliśmy, jak to się skończyło z Gloverem. To, co wspomniałem, to znaczy tak naprawdę no, półprzytomny Glover był w stanie obalać, a potem jeszcze rzucać i kontrolować Thiago, więc no, jest to na pewno coś, co może wykorzystać Rakić. Słaba walka na stecznym. Walka na stecznym Thiago opiera się w 90% na szarżach, to znaczy takich, można powiedzieć, cepach.
bo szarża to może złe określenie na to, jeżeli ktoś walczy na wstecznym, natomiast po prostu na takich cepach, które mają gdzieś tam trafić rywala, albo ewentualnie zasłonięciu się, co też jest u Thiago nieczęstym widokiem, mówiąc szczerze. Gdy ktoś narzuca swoją presję na Thiago, no to ten po prostu się gubi. To można było zauważyć w wielu walkach. No i patrząc na to, że Rakic jest zapaśnikiem, można by sobie było powiedzieć, że to mu dużo nie da. Natomiast w walce z Jimmy Manuą, która była bardzo krótka, ale treściwa, no to Rakic też pokazał, że to napieranie na rywala też mu bardzo dobrze wychodzi. Jest szybki, eksplozywny. Natomiast do tego też zaraz przejdziemy. No i ostatni taki podpunkt, który mi się głównie rzucił w oczy, no to średnie rozkładanie sił i przeciętne cardio u Santosa. Jak najbardziej. Santos dał bardzo dobrą czwartą rundę z Jonem Jonesem. Dwóch sędziów pamiętam, że wypunktowało ją dla Thiago. Natomiast w tamtej walce nie mógł zaryzykować, mając kontuzję kolana, za to w walce z Gloverem widzieliśmy już masę sił wpadaną w akcję na początku pierwszej rundy, kiedy to trafił, oraz na początku trzeciej rundy, kiedy to zaliczył knockdown. No, zaowocowało to tym, że dał się bez problemu jakby przetoczyć. No i to pomogło Gloverowi tak naprawdę dokonać dzieła zniszczenia, które zapoczątkował w pierwszej rundzie. No i no, tak w zasadzie z tych najbardziej widocznych plusów, minusów, to by było na tyle. Więc teraz czas na Aleksandera Rakicia, Aleksandara, przepraszam, o którym też chciałbym sobie coś powiedzieć. Wstępnie jest to zawodnik ze świetnymi zapasami oraz niebanalną stójką. Natomiast jeżeli chodzi o plusy, te główne plusy, no to ja to widzę tak. Jeżeli chodzi o te główne plusy Rakicia, bo na pewno ma ich dużo więcej niż by mieli, natomiast powiem o tych głównych. To po pierwsze świetna kontrola. Tak jak wspomniałem, jest to zawodnik, który słynie ze swoich naprawdę dobrych zapasów, które pokazywał w ostatnich starciach głównie. Były to walki ze Smithem oraz z Ledetem. No a w oczy rzuca się na pewno genialna kontrola. Rakic w UFC stoczył jedynie 6 walk, a według moich obliczeń wynika, że kontrolował rywali podczas tych 6 walk. Przypominam, jedna zakończona w jakieś 40 sekund z Jimmy Manuą. Kontrolował rywali już 28 minut i 32 sekundy, więc jest to tak jak no prawie dwie całe walki na pełnym dystansie. To takie, wiecie, normalne, nie mistrzowskie, nie main event, tylko te takie normalne. W samej walce z Smithem było ponad 12 minut kontroli, o ile dobrze pamiętam. Najmniej było w walce z Manuą, bo tam, z tego co pamiętam, była tylko jedna sekunda i to dokładnie jedna sekunda. Kolejnym plusem, również związanym z zapasami, jest ogromna aktywność z góry. Skupiając się na samych dwóch walkach z Antonem Smithem oraz z Justinem Ledetem, bo to właśnie w tych obrał sobie cel na zasadzie obalić, skontrolować, wypunktować. No to przez te łącznie 30 minut w klatce, wiadomo, większość czasu był z góry, natomiast przez ten czas zadał aż 404 celne ciosy, nie zmuszając sędziego, aby podniósł starcie na Santosa, który przyjął już no, masę ciosów, tak jak wcześniej wspomniałem, odniósł kilka kontuzji, przyjął tych ciosów naprawdę masę przez te 7 lat w samym UFC. No to może być naprawdę dobry lek, bo może nie jest jakimś, wiadomo, nie jest taką przysłowiową szklanką, natomiast no jest to już dosyć mocno porozbijany zawodnik. Bardzo dobra stójka oraz duża eksplozywność w tej płaszczyźnie. Stójka, której w mojej opinii zbyt często nie wykorzystuje przez może swoją taką małą niewiarę w tą płaszczyznę. Patrząc na kombinacje, które składa Rakic w stójce i jego szybkość w tej płaszczyźnie, po raz kolejny nisko umiejscowiona ręka Thiago Santosa może mieć naprawdę tutaj sporo do roboty, może w ten sposób. Thiago, jak zauważyłem sobie po walkach z Jonem Jonesem i z Gloverem Teixeirą, ma jedną rękę tą z przodu wysoko, natomiast druga ręka jest gdzieś tutaj na wysokości piersi. I patrząc na to, że no, Rakic jest naprawdę bardzo wysokim zawodnikiem, to ja nie wiem, czy tutaj pod tą ręką nie będzie próbował jakichś kopnięć. Chociaż no, nie ukrywajmy, że raczej będzie starał się przenieść ten pojedynek szybko do parteru, ale walka zaczyna się od stójki, nie wiadomo, czy tam właśnie czegoś takiego nie spróbuje. No i bardzo dobra kondycja, patrząc choćby na walkę z Oezdemirem, gdzie tak, trzecią rundę przegrał, natomiast w samej trzeciej rundzie zadał aż 30 ciosów, to jest bardzo dobry wynik, a przecież walka była na dość dużym tempie, tutaj nie ma co
mówić. Tak samo runda trzecia ze Smithem, gdzie po dwóch rundach walki, tak, no, według wielu wyleżanej, natomiast jednak te ciosy, tam było prawie 200 ciosów, no to się samo nie zrobiło. To jeszcze w trzeciej rundzie był w stanie zdeklasować Smitha, jeden sędzia dał nawet 10-8. Więc to z tych takich najbardziej wyraźnych plusów Rakicia by było na tyle. Teraz pomówmy może o minusach. A więc jeżeli chodzi o minusy, no to tutaj jestem dosyć pozytywnie oczywiście zaskoczony, ale po krótkim namyśle jest tylko jedna rzecz, która mi autentycznie jakby przeszkadza w stylu walki Rakicia, i jest to dosyć mocny przysłowiowy spam obaleniami. Rakić ma coś takiego, że próbuje dążyć do parteru. Jeżeli sobie ustawi taki plan, że chce stoczyć walkę w parterze, to faktycznie tylko do niego dąży. I na przykład w walce z OS Demirem to dało siwe znaki troszeczkę już w tej trzeciej rundzie. Wiadomo, była ona bardzo dobra ze strony Rakicia również, ale patrząc na to, że tam, jak wspomniałem, zadała aż 30 ciosów, ale no, jest to coś, do czego można się przyczepić jak najbardziej, tym bardziej, że mówiłem o tym, że Tiago dobrze używała podgródkowych. I czy trafi takim podgródkowym, no to jest dosyć wątpliwe, natomiast wiadomo, że będzie musiał na pewno na to uważać. No i teraz takie chyba podsumowanie oficjalne, można powiedzieć, tych wszystkich moich wypowiedzi, bo troszeczkę to z pewnością potrwało, już myślę, że z 15 minut materiału będzie. Więc no, całą moją wypowiedź można sprowadzić do podsumowania, które zajmie troszkę krótko, ze względu na to, że no, dużo wcześniej powiedziałem, a myślę, że niektóre aspekty, które Wam przybliżyłem, mogą już ukształtować Waszą opinię na temat tego starcia. Spróbuję powiedzieć, jak moim zdaniem będzie wyglądała walka i co w niej może się dziać. Chciałbym w niektórych analizach mówić walka po rundzie, co będzie się działo, natomiast tutaj to nie jest raczej możliwe. No bo w mojej opinii to ta całe 15 minut, które tutaj potrwa walka, będzie wyglądało bliźniaczo podobnie. A więc tak, no ja widzę tutaj mądrą, przemyślaną, chłodną walkę ze strony Rakicia. Będzie obalał i kontrolował. Tak, jak najbardziej Thiago jest ruchliwy z dołu, wspomniałem o tym. Ale nawet taki świetny grappler jak Smith nie był w stanie zagrozić Rakiciowi z dołu w żaden sposób, a przypominam ostatnio wygraną Antonego, je szybciutko poddał naprawdę trójkątem Clarka, który też w parterze nie jest zielony. No to jeżeli Antony nie był w stanie tutaj postraszyć niczym w parterze Rakicia, no to jak najbardziej nie widzę też możliwości, aby Thiago był w stanie to zrobić. Myślę, że po każdej, no nie wiem, może pół minucie po minucie Rakic będzie ruszał po obalenie, kontrolował sobie Thiago i obijał go serią ciosów z góry. I nie daje dużych szans Thiago. Wiadomo, jest to zawodnik, do którego mam duży sentyment ze względu na to, że no, walczy już długo. Tym bardziej, że dał masę bardzo dobrych walk, na przykład z Jonem Jonesem, z Gloverem Teixeirą, pokonał Janka Błachowicza, także no, też musi coś umieć i szkoda, że ta jego kariera teraz będzie tak wyglądała, ale no, trafiał naprawdę na bardzo ciężkich przeciwników w dywizji. Jeżeli by wygrał tą walkę, jakimś cudem dla mnie, to jeżeli by wygrał tą walkę, no to trafiłby być może na Janka, w najlepszym wypadku dla niego. A no, można powiedzieć, że Janek no, teraz by go przemielił, patrząc na jego formę z Reyesem czy z Korejem. Z kim by jeszcze mógł wtedy zawalczyć? No, z Prochaską. Z Prochaską, no to też świetny kickbokser, mógłby szybko porozbijać Thiago. Z Reyesem również świetny kickbokser. Młody, jeszcze nie porozbijany, mam nadzieję, po walce z Jankiem, też mógłby szybko skończyć Thiago, więc no ja wątpię, że wygra tą walkę. Jeżeli czy wygra, czy przegra, no to będzie trafiał na równie trudnych rywali. Daje jakieś 20% szans na ustrzelenie lucky punchem, jakimś właśnie takim podbródkowym na wejście w nogi, czy też, no nie wiem, może coś ala Zaromskis versus Grzebyk tutaj się stanie. No, tak jak mówię, moim faworytem w tym starciu jest Rakić i typuję go w stosunku 80 do 20. Powinna to być decyzja bardzo pewna, 30 do 27. Ten pojedynek może nie skradnie show, natomiast
no będzie na pewno dobry dla osób, które lubią sobie patrzeć na takie powolne, może troszeczkę pojedynki, które się powoli rozwijają, ale są za to bardzo taktyczne. No i to by było na tyle w pierwszej analizie z UFC 259. Wszystkie walki z karty głównej będę chciał sobie przeanalizować z Wami na kanale, także widzimy się jutro, pojutrze i tak aż do soboty. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, aby wbijać na sklep polishfighters.pl. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie.